proponuje najwyżej przyjaźń, czyli nie jesteś dla niej wystarczająco dobry. Ty chcesz ją kochać, ale nie jesteś dla niej wystarczająco dobry. Nie jesteś dla niej wystarczająco męski. Czyli nadajesz się już teraz tylko na kolegę, na przyjaciela, co tak naprawdę wcale nie jest przyjaźń, bo przyjaciele regularnie się spotykają. Cześć, z tej strony Paweł Grzywocz, a w tym nagraniu dowiesz się, jak wyleczyć się z nieszczęśliwej miłości. Jak zapomnieć, jak pogodzić się z nieodwzajemnioną miłością. Jest to dla nas facetów temat bardzo poruszający. My nienawidzimy odrzucenia, nienawidzimy nieszczęśliwej miłości. Nienawidzimy tego, że nasze uczucie jest nieodwzajemnione, obojętnie czy to jest na początku znajomości, czy to jest po wielu latach. I wielu facetów katuje się latami, rozdrapując taką właśnie ranę, jaką jest nieodwzajemniona miłość, nieszczęśliwa miłość, kobieta, która po prostu nie jest zainteresowana. Mam dla Ciebie dwie metody, więcej znajdziesz oczywiście na mojej stronie internetowej, w dziale związki, jak zapomnieć o dziewczynie, jest taki artykuł, gdzie jest tego więcej. I wszystkie artykuły na temat związków również pomagają właśnie pogodzić się z tym, wyleczyć się z nieodwzajemnionej miłości. Natomiast w tym nagraniu chciałbym Ci przekazać takie dwie metody, najważniejsze właściwie. Jedna z nich to jest taka, którą sam wielokrotnie musiałem powtarzać i sobie naprawdę przeanalizować te sprawy, żeby się uwolnić od tych uczuć. Także jedna metoda jest bardziej od strony takiego naszego serca, naszych emocji, druga jest bardziej od strony naszego takiego umysłu, takiej czystej logiki i wiedzy. Zacznę od serca. Więc to, co jest bardzo ważne, to żeby przebaczyć. Bo jeżeli nie przebaczysz, to będzie Ci ciężko w ogóle ruszyć z życiem do przodu. To są bardzo negatywne emocje, które są w stanie po prostu rozwalać nawet betonowe mury. Jest taka książka nawet na ten temat pod tytułem Zabójcze emocje. I trzeba do tego właśnie podejść w taki sposób, że jeżeli tą dziewczynę kochałeś, jeżeli można tak powiedzieć, darzyłeś ją prawdziwą miłością, chciałeś dla niej wszystkiego co najlepsze, chciałeś jej dobra, tak samo jak własnego, to jeżeli to jest taka prawdziwa miłość, to w takim razie nadal ją kochasz i chcesz dla niej jak najlepiej. I jeżeli ta dziewczyna postanowiła, że nie chce z tobą być, nie chce z tobą spędzać czasu, to miłość to jest również wolność. Miłość to jest dawanie drugiej osobie wolnego wyboru. Dlatego tutaj z takiego poziomu serca, z takiego poziomu przebaczenia należy powiedzieć: okej, skoro tak Cię kocham, kobieto, to życzę Ci w sercu i w umyśle i w Twoim życiu wszystkiego co najlepsze. Życzę Ci naprawdę szczęścia, czy to ze mną, czy z innym facetem. Wszystkiego najlepszego, nie będę żywił do Ciebie żadnych negatywnych emocji, ponieważ suma summarum to tak naprawdę też się na moim zdrowiu odbija. Jeżeli ja będę cały czas w sobie takie negatywne emocje kultywował, to będę nieszczęśliwy, nie będę potrafił być gotowym w ogóle na nowy związek, który nie wiadomo, czy będzie z tą dziewczyną, czy ona jeszcze da szansę, czy z jakąś inną dziewczyną. Jeżeli chodzi w ogóle o te szanse, to poczytaj sobie na moim blogu w dziale związki, jak to jest z tym odzyskiwaniem kobiet. Natomiast teraz wróćmy do tematu właśnie zapominania. Druga metoda, bardzo ważna, po prostu moim zdaniem to jest najlepsze, co można zrobić. Przejrzyj sobie, przeczytaj, przesłuchaj, pooglądaj, wyedukuj się na temat oznak zainteresowania kobiety. A następnie poprzez pryzmat tych oznak obserwuj zachowanie tej dziewczyny, która nie jest tobą zainteresowana. Spróbuję zasymulować, jak ja to robiłem. Mianowicie, kiedy miałem sytuację w życiu, kiedy była taka nieodwzajemniona miłość, nieodwzajemnione uczucie, obojętnie czy to jest dziewczyna, która nigdy ze mną nie chciała pójść na żadną randkę, albo poszła tylko na jedną randkę, albo jest to dziewczyna, z którą chodziłem przez dłuższy czas, to proces wygląda tak samo. I zadawając sobie pytania, chodząc na te spacery, które polecam, na których należy właśnie sobie przeanalizować pewne sprawy, opowiadać na głos, żeby uczyć się płynności wypowiedzi i też analizy tych tematów. Więc na takich spacerach mówiłem do siebie mniej więcej w taki sposób. Brałem wszystkie oznaki randkowego zainteresowania i odnośnie tych oznak wypowiadają się na temat tej dziewczyny. Czyli Paweł, ta dziewczyna nie odbiera od ciebie telefonów. Ona nie chce ciebie nawet słyszeć. A ty chcesz utrzymywać do niej jakieś głębokie uczucie przez kolejne miesiące, lata, może nawet do końca życia. Chcesz sobie wkręcać, że to była ta jedyna i że chcesz obdarzać ją swoimi uczuciami. A ona nawet nie odbiera od ciebie
telefonu. Spójrzmy dalej. Czy ona przychodzi na spotkania ze mną? Czy ona mogłaby się ze mną spotkać? Czy jest jakiś sposób, żebyśmy się spotkali? Czy jest taka możliwość? Ona nie przychodzi na spotkanie, bo nawet nie odbiera telefonu. A jeżeli odbiera telefon, to mówi mi, że nie chce się ze mną spotkać. Więc w jaki sposób mam obdarowywać ją uczuciami, skoro ona nie chce mnie widzieć na oczy? I dlaczego ja miałbym darzyć ją jakąś miłością, uczuciem, zainteresowaniem, oddaniem, wiernością? Dlaczego miałbym ją utrzymywać w mojej głowie, w mojej pamięci, skoro ona nie chce przyjść na jedno cholerne spotkanie? Nie chce niczego wyjaśniać ona. Ona sobie już wszystko świetnie wyjaśniła. Kobiety mają niesamowitą zdolność takiego wyparcia emocji do faceta, zabicia tych emocji, stłamszenia ich. Jedną z takich nieuczciwych metod jest znalezienie klina, czyli znalezienie frajera, który się zaopiekuje tą dziewczyną, dopóki jakby ten dym, dopóki te emocje po rozstaniu nie opadną. Często jest sytuacja właśnie po rozstaniu, w przypadku nieszczęśliwej miłości, nieodzajemnionej miłości, jest sytuacja, gdzie kobieta ma już nowego faceta. Są sytuacje, w których ta kobieta już uprawia seks z innym facetem. Może nie tylko z nim. Może było więcej niż jeden od tego czasu, kiedy nie jest ze mną. Więc jakim cudem, w jakim celu, jaki to ma sens, żebym ja miał dalej utrzymywać jakieś uczucia do tej dziewczyny, skoro ona już układa sobie życie z kimś innym? Skoro ona już się oddała innemu facetowi? Skoro ona już się całuje z innym facetem i nie chce przyjść na spotkanie ze mną, nie odbiera ode mnie telefonów, a ja mam do niej utrzymywać jakieś uczucia? Dziwne, Pawle, to jest naprawdę dziwne, co ty robisz. Jaki to ma sens? Ile chcesz tak dni, tygodni, miesięcy, lat? Po co? W wyjątkowych sytuacjach może być tak, że owszem, dziewczyna przychodzi jeszcze na jakieś spotkanie, ludzie na chwilę się schodzą, potem znowu się rozstają i zaś rozchodzą i schodzą tak w kółko, nie wiadomo o co chodzi, tkwią w takiej próżni, ale to widać. I wtedy też mówisz sobie, okej, ta dziewczyna, ona jest cieleśnie na spotkaniu ze mną, ale tak psychicznie jej nie ma. Może już jest psychicznie myślami z innym facetem. Może ona nie chce mieć ze mną nic do czynienia jednak, ale się spotyka, zabija ze mną czas. Ja to widzę, że ta dziewczyna tylko ze mną tkwi. Widzę u niej kompletny brak jakichkolwiek emocji, brak jakiejkolwiek ekscytacji, brak jakiegokolwiek entuzjazmu. Ona jest tak naprawdę, po prostu ten związek jest już martwy, ona tylko zabija ze mną czas. Tak to często wygląda. Także tym oto sposobem dochodzisz do wniosku, że to wszystko nie ma sensu. Że twoje uczucia do takiej dziewczyny to jest masakryczna strata czasu. Czyli, podsumowując, przebaczam tej dziewczynie, życzę jej wszystkiego najlepszego i naprawdę jakkolwiek pozytywne by nie były moje uczucia do tej dziewczyny, to życzę jej szczęśliwej miłości. Czy to ze mną, czy z innym facetem, wszystkiego najlepszego w życiu. Nie mam zamiaru do niej żywić negatywnych emocji, które będą tak naprawdę wyniszczać moją psychikę i moje zdrowie. Po drugie, czy ta dziewczyna daje jakiekolwiek, że tak powiem, oznaki zainteresowania, entuzjazmu, ekscytacji? Czy ona odbiera moje telefony? Czy ona przychodzi na spotkania? Czy ona na spotkaniach daje oznaki zainteresowania? Czy zadaje mi jakieś pytania? Czy się śmieje z moich żartów? Czy dotyka mnie w ramię? Czy akceptuje moje pocałunki? Czy sama chce mnie dotykać? Czy sama chce mnie całować? Czy sama chce ze mną spędzać w ogóle czas? No najczęściej ona jest taka bardzo osowiała. Jeżeli w ogóle odbiera telefon, to przez telefon jest też raczej taka oziębła. Drętwa jest rozmowa, jeżeli w ogóle odbierze. Ciężko się umówić na spotkanie, ona odwołuje spotkania, gardzi mną, gardzi moim czasem, nie szanuje mnie. Czyli ja chcę żywić do niej uczucia i to przez wiele lat, być może jest to kobieta mojego życia, tak? Kobieta mojego życia, a ona nie chce przyjść na spotkanie, nie chce mnie widzieć, nie chce spędzać ze mną czasu. Słuchaj, to jest szalone, to jest szalone. Jeżeli chcesz marnować w ten sposób swoje życie, to jest twoja decyzja. Napisałem tak w jednym komentarzu. Jeżeli chcesz się katować do śmierci, to jest twoja decyzja. Natomiast jeżeli nie chcesz się katować do śmierci, to przeanalizuj tę sytuację w ten sposób. Podejdź do tego właśnie tak realistycznie. Czy ona przychodzi na spotkania? Czy ona chce spędzać z tobą czas? Jeżeli nie chce spędzać z tobą czasu, jeżeli nie odpowiada na telefony, jeżeli nie chce przyjść na spotkanie, to jest koniec.
dziewczyna tobą gardzi, dziewczyna ciebie po prostu nie chce. Nie chce ciebie, a ty masz dla niej wspaniały dar. Weź ten swój dar i obdarz ją kobietę, która na to zasługuje. Obdarz tym darem kobietę, która zapracuje na to, która to doceni, która będzie również to odwzajemniać, która będzie z tobą. A do tego oczywiście potrzebne są opcje, potrzebna jest umiejętność poznawania nowych ludzi. Potrzebne jest poszerzenie swojej strefy komfortu. Potrzebne jest nauczenie się nowych rzeczy, nabranie nowych doświadczeń. Nie zamykaj sobie opcji wszystkich, nie ograniczaj się do jednej dziewczynki, która nie odwzajemnia twojego uczucia. Do jednej, chcę, żeby twoje życie randkowe zakończyło się na jednej nieodwzajemnionej, rozkapryszonej, obrażonej dziewczynce, która gardzi tobą, nie okazuje ci szacunku, bo nawet nie chce dać ci czasu jakiegokolwiek spędzonego sam na sam, nie chce odebrać telefonu, nie chce przyjść na spotkanie, nie akceptuje pocałunków. Proponuje najwyżej przyjaźń, czyli nie jesteś dla niej wystarczająco dobry. Ty chcesz ją kochać, ale nie jesteś dla niej wystarczająco dobry. Nie jesteś dla niej wystarczająco męski. Czyli nadajesz się już teraz tylko na kolegę, na przyjaciela, co tak naprawdę wcale nie jest przyjaźń, bo przyjaciele regularnie się spotykają, sobie coś mówią, a kobiety tylko tak gadają i później nie chcą się spotykać. No chyba, że jedynie, żebyś był taką poduszką emocjonalną, dzięki której ona będzie czuła się coraz lepiej, będzie miała wsparcie emocjonalne, a gdy znajdzie sobie faceta, który jej się podoba, to po prostu pójdzie do niego, a ty dalej zostaniesz z niczym. Więc jakby nie patrzeć, katujesz siebie. Olej taką dziewczynę, która ciebie nie szanuje. Spotykaj się z dziewczynami, które ciebie szanują, które mają dla ciebie czas, które chcą rozwijać z tobą relację. Mam nadzieję, że te metody pozwolą ci w 100% ruszyć do przodu ze swoim życiem, bo wspomnienia pozostają. Nie da się pewnych rzeczy wymazać kompletnie ze swojej pamięci. Te wspomnienia zostaną, natomiast możesz się z tym pogodzić, możesz sobie z tym poradzić, możesz ruszyć odważnie, po męsku, silnie do przodu, poznawać nowe dziewczyny, być gotowym, otwartym na nowy związek, w którym dziewczyna będzie ciebie szanować. Jeżeli to wideo jest dla ciebie przydatne, daj kciuka w górę, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach, napisz, ile czasu się niepotrzebnie katowałeś tak zwaną nieodwzajemnioną miłością, nieszczęśliwą miłością i tym podobne. Po więcej tego typu porad zajrzyj na moją stronę internetową do kategorii związek. Tam jest bardzo dużo informacji na temat właśnie rozstań, na temat przyczyn rozstania, na temat powracania do siebie po rozstaniu, więc przeczytaj sobie te artykuły, a także zapisz się na darmowy newsletter, w którym dowiesz się, jak zagadywać do nowych dziewczyn, jak budować pewność siebie, jak po prostu ruszyć ze swoim życiem do przodu i zdobyć to obycie towarzyskie, mieć opcję w życiu, mieć wybór, mieć kontrolę nad tą sferą swojego życia. Wszystkiego dobrego ci życzę, żebyś wyleczył się z tego jak najprędzej, ruszył ze swoim życiem do przodu w pewny siebie, męski, odważny sposób. Także pozdrawiam cię serdecznie i do następnego razu. Hej!